Witam w kolejnym odcinku Let's Play ze System Shock. Ostatnio mieliśmy małą rozwałkę przy wejściu do poziomu i zdążyłem się w międzyczasie cofnąć, wyleczyć i możemy zacząć eksplorację poziomu drugiego laboratorium. Tam jest w teorii. Ten poziom ma w miarę prostą strukturę. Jest centralny okrąg, wokół którego są cztery sektory zbudowane. Tutaj była jakaś siatka. Parę logów. Przy czym niespodzianka. Gore Tiger. Mutant. Martwy, co prawda. Gore Tiger to oczywiście chodzi o hybrydę goryla z tygrysem. Jedna z najstraszniejszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Prawda? Informacja jest o przepięciach w kwadrancie beta tego poziomu. Zainstalował bezpieczniki w kwadrancie alfa na wszelki wypadek. Probably the computer with a high priority job. I'm kind of rerouting a bit. We're installing circuit breakers on Beta. That way we can bring the lines up after surges. Sadly, było to samo. All right, Shodan. We've got power fluctuations. Robot crews are redecorating Alpha Quad. Where's the reboot switch? Przegadka rozwiązana. O! Pistolet jest wreszcie znaleziony. Załaduję go zwykłymi pociskami. Ale póki nie będę walczył z cyborgami, będę korzystał dalej. To jest suminny spark. O! Amunicja do pistoletu, jak fajnie. Dopóki nie będę walczył z cyborgami, a z mutantami, jeszcze korzystać będę z dartguna, bo jak wspominałem wcześniej, dartgun poza rozwalaniem najprostszych mutantów nie na wiele się zdaje. Chociaż tyle. I chodzę. Chodzę, próbuję znaleźć regenerator. Pamiętam mniej więcej, gdzie on był, ale chwilę się pokręcę. I was standing right next to him. Darcy was telling me something about the laser, something about overrides and a number. Cyborg assassin shot him in the back of the head. He didn't even touch me. They knew Darcy was on a something. Darcy jest martwy, został zabity, próbując przekazać informacje o laserze i o kolie. Tutaj jest sektor dość gęsto zapchany wrogimi cyborgami i skakaczami, i później tam zajrzymy. A plastry lecące, zawsze fajna rzecz, warto je zbierać. W końcowych etapach napchanie się plastrami jest legit strategią. Odgłosy, które słyszymy w tej chwili, to są odgłosy nowego typu mutantów, Zero G Mutant. Raczej przeszkadzajka niż prawdziwe zagrożenie, ale lepiej nie ryzykować się ich pozbyć od razu. Później jak będziemy mieli laserowy miecz, tak, tu jest laserowy miecz, to będą już w ogóle różnieliskiem. Potrzebny jest dostęp do 4, co sobie od razu zaznaczę na mapie.
O, kolejny log. Dobra. Those gas grenades are lifesavers against the dudes. Just bombed a pack of them and snuck right by him. No problems. With enough grenades, they still stand a chance. Tutaj on mówi o tym, o czym wam wspominałem na początku poziomu. Granaty gazowe są bardzo skuteczne przeciw mutantom. Przynajmniej w teorii. Jest tutaj dość ciemno. Na ciemne pomieszczenia w System Shock są dwa rozwiązania. Albo daję sobie plaster sight, który chwilowo zwiększa jasność obrazu, a po chwili ją bardzo obniża. Albo też latarka wbudowana w głowę jakimś sposobem. O, tarcza energetyczna, jeszcze upgrade obronny. Albo latarka, którą trzeba po prostu znaleźć. Dalsze wersje latarki mają nawet regulowaną jasność. Aha, to chyba będzie tutaj gdzieś. Aha. Obniżamy. Tutaj jest ekran. Cyborg conversion cancelled. Tak jest. Standard station restoration procedure jest włączony. Online. Można nieco odetchnąć. Tutaj jest winda, która by nas wyniosła na wierzch. I nie od razu wyniosła. Coś przełączyłem, ale nie słyszę co dobrze. Aha, tutaj winda była. No nic, idę. Garść granatów. Tutaj jesteśmy koło wejścia na poziom. Kawałek w prawo jest winda. Tutaj co jeszcze mamy? Kolejny mutant. Pusta teczka. O, mlo, Melville, wrzesień. Jeszcze wczesne jakieś etapy. This is crazy. I'm locked out of my own office. And this damn security bot just keeps saying she's changed the locks on the doors, orders of showdown. All the access codes are changed on this floor. So I go to Beta Quad for new access cards, and the security bot there starts attacking me. Me of all people. Co się zaczyna dziać? Ludzie nie mogą się dostać do swoich biur. Najwyraźniej za rozkazem sobą. To jest eksperymentalny teleport. Tak już ładno mogę zrobić, coś się tam znajduje. To jest centralna część poziomu. A poza paroma itemami tam chyba nic nie było. Zaraz zobaczymy. Nitro pack. Kolejny rodzaj ładunku wybuchowego. Nitro packi, jeśli dobrze pamiętam, tak, mają zegar czasowy do detonacji. Tak, tutaj trzeba mieć access side i tak najpewniej będziemy z drugiej strony wychodzili, więc wracam do teleportu i idę dalej. Ups. Mark Plus, to jest wredniejszy robot strażniczy.
z nimi już nie ma przelewek. Włącza się wpadek tarczę. Jeden ma pół tarczy. No, posiada dwa naboje do magnum. Dwa magazynki. Hollow point. Tam jest. Ja chyba muszę wyżyć tak. A to tylko ciemno. No, hopper mnie tylko chwilę widział i mnie, że zdrowia zeżar. Nie będę trzymał tarczy włączonej, ponieważ ona zużywa dość pokaźnym tempie energii. Lepiej ją włączać, kiedy czeka nas faktycznie spora walka. Jak widać też ze Sparka nie za bardzo korzystam. Zwyczajnie dopóki nie dotrę w rozsądne pobliże źródła zasilania, nie chcę marnować baterii. Przydaje się. Kaj. Zdawało mi się, że tam coś było do zabrania w środku, a tymczasem tylko napromieniowany. Trzeba uważać. Oj, trzeba. Jeśli wszystko się wydaje być odrobinę ciemniejsze, to jest to efekt uboczny side plastrów, obniżenie zdolności wzrokowej. Może poczekam, później tam zajrzę. Tymczasem odwiedzimy resztę poziomów. Za tymi drzwiami znajduje się spora hala, głównie pułapek, ale także jest tam sterowanie laserem. Tak więc chcemy czy nie, będzie trzeba tam zajrzeć później. Tutaj też side access. Wszystko się całkiem ciemno robi. Dobra, nie ma się co czaić. Tutaj trzeba będzie tak prędzej czy później. A, tylko mu tam sam, dobra. Myślałem, że coś z lutu będzie. Aha, tam był hopper. A ja znowu zniknąłem. Well, this is embarrassing. Efekty odstawienia side patchy. Dlatego naprawdę rzadko kiedy z nich korzystam. Jak się tylko znajdzie latarkę, to się korzysta latarki i tyle. Poszedł. Co się zdawało? Aha. Dobra, i tak będziemy tam z drugiej strony wchodzili. Tutaj to jest kwadrant alfa. I tutaj są owe wspomniane, załaduję rundy telefonowe, bo jest sporo robotów, to ja nie chcę czasu marnować. Tu jest, są to owe bezpieczniki, o których czytaliśmy
już odsłuchaliśmy na początku poziomu. Asteroid, tak też to koniecznie. No, dobra, zmarł. Rozpłynął się, stopił. Odszedł mnie pamięć. No ja, tu przyjdzie, bo ja muszę tutaj. Dobra. Kolejny hopper. Tym razem użyłem Max Pulsa. O ile trafię. No. Trafiłem w końcu. Pytanie, co się stanie, jeśli mi się spark przygrzeje? Tak mówiąc, nie pamiętam. Zdaje mi się, że może eksplodować. Ale to się tylko zdaje. Dawno do tego nie doprowadziłem. Balogi. Starcy. O, co będzie 19? Cyborg 43S. The current strain of virus is approaching its toxic perfection. We are using human and plant subjects to breathe the virus into tumors. Guard the executive and residential zones on level 6 well, my children. I sense an infiltration. To nie to o testowaniu i mnożeniu wirusów na ludziach. Siadanie z dziecka. Dobra. I kolejny lok. So Shodan is charging up the lasers. Whatever else we do, we can't allow it to fire. We can discharge it ourselves, but who knows what it's aimed at. We can't fire it, but can't stop it. Z tej strony znowu myślę, że ktoś dalej zaczął strzelać. Tylko gdzie? Kolejny hopper, ja jezu. Listen up, Althea. I know how we can stop Shodan from firing the laser. Get the isotope X-22 from Gamma. Generators on the reactor level and put the shields up. Fire the laser into the shield and the laser explodes. Trouble is, every existing safety lock is designed to prevent this. No było tym samym o wysadzeniu, a teraz wystrzałem tarczę. Ciekawostka, po tych kablach można się wspinać. Tutaj co prawda nie ma dokąd, ale jest taka opcja. Ja tymczasem wkraczam z powrotem tutaj. Aha, przyłączyłem. Bezpiecznie to wróciło się zasilanie. Faktycznie tak jak była mowa w logach. Kolejny log odszedł i to w miarę świeży. Pamiętamy, mamy początek listopada, a ten log jest 5 listopada. In my talents, I shape clay, crafting life forms as I please. Around me is a burgeoning empire of steel. From my throne room, lines of power careen into the skies of Earth. My whims will become lightning bolts. That devastate the mounds of humanity. Out of the chaos, they will run and whimper. Pray for me to end the tumultuous era. I am drunk with this vision. God, the title suits me well.
jesteśmy Access Sai. Asha tam w tle sobie gadała o tym, że dobrze być Bogiem. Bogiem, stworzem. Tam jest regenerator, problem w tym, że obszar jest nieco skażony. Ale cóż robić. Aha, maszyna jest zniszczona. Ale jest. A zaś, ano są nowe typy mutantów, a ponieważ, tak jak mówiłem, obszar jest skażony, nie będę przystawał, żeby ich popodziwiać. Za to wkleję znowu plaster leczący i posłuchamy kolejnego loga. My faithful servants, bring all energy drain mines to the security. Is nearly complete. Skąd ten ostrzał? Ale się zamaskował. To było trochę za blisko. Co tam mamy? Czujnik multimediów już mamy. I identyfikator celów. To mało pożyteczne. Chyba muszę jeszcze jeden zużyć. Cyberprzestrzeń, zatem cyberprzestrzeń. Wchodzimy do środka. Na dzień dobry, odstrzał. Cyberrzyców, tak zwany. Cybertarcza, poziom drugi od razu, tak fajnie. Recall. To jest ucieczka z cyberprzestrzenia natychmiastowa. No to wjeżdżamy do tunelu. Tutaj jestem porwany tak jakby z prądem, tylko muszę unikać przeszkód. Sporo cyberpsów. Jakieś nowe dane znalazłem, które odczytamy po wyjściu z cyberprzestrzeni. I wjeżdżamy dalej. To jest bitwa w cyberprzestrzeni. Nowa cybertarcza. Nowe dane. Kolejne przejście, idziemy dalej. Znowu jesteśmy pod ostrzałem. Ojej, ostrzałem. Elixir jest mi bita. Jeszcze raz tam wskoczę. To jasne. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jest ten niebieskie coś wirujące oznacza, że dany przedmiot jest chroniony
przez zabezpieczenia trzeba mieć soft driller o odpowiednio wysokim poziomie. Za niski poziom spowoduje, że też możemy oberwać mocno. I to po prostu skrakować, że tak powiem. Nowy dostęp grup 4. Na początku eksploracji poziomu mieliśmy dostęp grup 4 niezbędny. Świder w wersja 1 powinna starczyć do przybicia tamtego. Lipa. Będę musiał jeszcze raz tym wylecieć, a na szczęście będę jeszcze raz tym wyleciał. I wyjście. To jeszcze raz. Ostatnie. Miejmy nadzieję. Swoją drogą, podczas eksploracji cyberprzestrzeni możesz tam znaleźć małe spoilery. Widać dalsze lokacje, które z których dojdziemy do innych terminali. W niektórych miejscach widać samą Shodan, jeśli dobrze pamiętam. Ześwidrowane. Co tam było? Pulsar wersja 4. I teraz stąd. I możemy wjechać stąd. Softem recall. I do wyjścia. Dobra, teraz tak. Co tutaj podnieśliśmy? Dane. Cyberprzestrzeń 1. A to znaleźliśmy na poprzednim etapie, jak nie przeczytałem. Przestrzeń 4. To jest informacja o tym, co można znaleźć na obszarze magazynowym. O! Laser Override. 110 dzień. To się przyda później. A skoro już jestem tutaj, jeszcze mamy soft. Gry. Ping. Można grać. Jak widać. Czekamy na uleczenie się, czy... Tak, jeszcze jest road. Niestety nie jestem w tym dobry. Niektóre gry mają tabelę wyników, na której większość miejsc dominuje Shodan. Praktycznie wszystkie miejsca dominuje Shodan. Jej też się nudzi. Czasem. Idziemy na rolka. Mamy już dostęp staj, więc możemy wejść do wnętrza poziomu albo na dół. Najpierw jeszcze odwiedzimy grup 4 i zejdziemy na dół z różnych powodów. Ładowarka. Dostęp engineering. O, to się przyda, to się przyda. Nie teraz, ale się przyda. I co, gdzie jesteśmy? Aha, no to tak jak mówiłem, to jest tutaj ten fragment z teleportem. Teleportujemy z diabły tak zwane.
i eksplorujemy część dolną. Tak zwany kwadrant gamma. Po prawej stronie mamy rdzenie komputerowe, a także maszynerię produkującą skoczki. Będzie warto to wysadzić za chwilę. Barely made it to the elevator here on maintenance. You can't even see him. Come out of nowhere. You can't kill them with ordinary pistols. Damn it. Where's Abe Garen when you need him? He's the only one with codes for the maintenance office. To była informacja o tym, że na poziomie konserwacyjnym znajdują się jakieś mutanty, których nie można zabić normalnie. I już czekałem się z amunicji do MacPus. Takie życie. Rdzenie wysadzę od razu. Chociaż nie, zobaczę co tam jest dookoła. Może to się da pomóc. Grup 3 akces. No dobra. Idę stąd. O, nie to tak. O, to będzie dobre. I wieje są, bo zaraz się tworzą pułapki. Już by nic nie robił, nie to tak. O litości. No, teraz zadziałało. Nie wiem czemu dopiero teraz. Jak zauważyliście, ten hit to jest identyfikator celów, który podnieśliśmy koło wejścia do cyberprzestrzeni. Dalsze wersje będą nawet informowały o nas, o jak spore obrażenia zadaliśmy. Bo na razie jest tylko hit albo no damage. Bardzo to jeśli chodzi o cyborg w najbliższej okolicy. O, medipacza, fajnie. Dobra, tacza na ziemi już niepotrzebna. Kolejne naboje do facety. Tutaj można rozwiązać małą zagadkę i wyłączyć generator skoczków w najbliższej okolicy. To jest sonda logiczna, rozwiąże zagadkę natychmiast za nas. Tutaj się kończy inwentarz. Wtedy może trochę agresywniej korzystał z baterii. No tak. I teraz trzeba człowieku znaleźć kombinację, która będzie prawidłową. No. Na dwa kable to jeszcze miałem proste i szybkie, skorzy później. Skąd ja mam znaleźć kod? Aha, 6-2-3.
Access panel unlocked. A teraz tutaj. Tak. Aha, bo my przestawiamy w krzyku. Robot production cancelled. No, niespodziewanie szybko poszło. Tutaj jest sporo baterii i nic więcej tego mogło mnie zainteresować. Aha, kamera. Była kamera. Tam jest ten cały izotop, który jest nam potrzebny. Aha, zanim nie zapomnę, jeszcze będę musiał coś zanotować. Paul, it's not just gamma. There's biocontamination leaks all over the station. And there's been a general recall of all environment suits. If you want one, try Ed Guerin. He's been working on the reactor. I bet he has one stashed in the maintenance office. Zabo doesn't have one. A zwykła mina i tropak. A to dostępu, a nic nie jesteśmy. Izotop mamy ze sobą, przyda się później. Ale zanim zejdziemy do poziomu reaktora, żeby włączyć tarczę, zajrzę na poziom konserwacyjny. Aha, będę miał co notować. Kod 1. Mrocznie, nieciekawie, horrorowo i pełno niemal nietykalnych mutantów, to czeka nas w następnym odcinku.